Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas i zaczynamy od wyścigu w Murcie Lago Super Veloce. Sprawdzimy, jak się spisuje właśnie na wyścigach. Co prawda nie miałem jeszcze możliwości jeżdżenia tym samochodem na multiku i sprawdzenia, jak sobie radzi, ale na singlu sobie nim śmigam i muszę przyznać, że jak troszeczkę nim pojeździłem, to jednak ta przyczepność nie jest za dobra w tym aucie. Mamy tu bardzo dużo mocy, przyspieszenie jest mega, a jednocześnie, gdy przychodzi do pokonywania zakrętów, no to pojawia się problem. Mam nadzieję, że pokażę... Aha, jeszcze pokażę Wam poziom trudności, więc sterowanie wróciłem sobie na normalne. Widzę, że przewijanie mam włączone nawet. Dobra, zostawimy to przewijanie, żebyśmy więcej wyścigów zrobili na tym odcinku. Chcę w końcu dojść do tego ostatecznego. Manualną skrzynię biegów. Ustawiłem sobie prowadzenie normalne, nie symulacyjne, dlatego że symulacja trochę nie ma sensu na padzie. Jest mega, mega trudno... O Jezus. Jest mega, mega trudno opanować samochód. Na kierownicy byłoby na pewno znacznie, znacznie lepiej, a teraz po prostu jest mi fajniej jeździć. Zdarzało się nieraz takie sytuacje, jeżdżąc na tym trybie symulacyjnym, że samochód zachowywał się bardzo, bardzo dziwnie, ciężko było go opanować, a inna sytuacja by wyglądała, jakbym miał właśnie kierownicę i na kierownicy sobie szybko skręcał. Tutaj niestety mamy tylko do skręcania gałkę i no to wygląda tak, jak wygląda. No, niestety słabo. Dlatego wolę ten tryb normalny, wiecie, mniej się denerwuje, mniej jest takich dziwnych sytuacji, gdzie samochód nagle traci przyczepność i to w takich głupich miejscach, że to szok. Ten wyścig dosyć dobrze znam, ja sobie tutaj robiłem czasówkę w trybie rywali i poszło mi całkiem fajnie, kilku rywali sobie pokonałem. Jechałem chyba jakimś muscle carem, wiem, że jakimś trudnym do opanowania samochodem. Ostatnio robiłem sobie Forda GT z 2005 roku. I muszę przyznać, że na standardowym silniku i z bardzo dobrymi oponami w klasie S1, no na multiku radził sobie słabo raczej. Najgorzej jest przyspieszenie. Jeśli chodzi o sterowanie, nie jest źle. Przyspieszenie, no nic tam nie instalowałem z takich części bardzo hardkorowych na przyspieszenie, na moc. A może powinienem, bo tam jednak silnik mamy umiejscowiony centralnie. Tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest egzotyk, czy to jest muscle car. Różne osoby różnie o nim mówią. A jednak, miałem z nim trochę problemy. Może powinienem gorsze opony zainstalować, a na przykład zainwestować trochę więcej w moc. Nie wiem, teraz zesłapowałem mój silnik na V10 i jakoś sobie tam jeździł. Możemy go sobie zresztą wziąć i pojeździć nim trochę. Mam go... Bo po prostu go mam. Możemy coś tam spróbować z nim zrobić, no ewentualnie te opony z drugiej klasy dać, bo ja tam dałem mu chyba opony z tej ostatniej, najwyższej półki, oczywiście opony szosowe. Być może na tym odcinku wbijemy sobie 5 milionów fanów, byłoby fajnie. Wyścig pokazowy zaliczony. Jeszcze zostało mi chyba zaliczyć ten wyścig tutaj w trybie, a zaraz zobaczymy, jak to wygląda, w trybie rywali, bo to jest też dziwne, bo tutaj cały czas mi się to podświetla, ale jakbym tego nie zrobił, ja mam wrażenie, że tego nie zrobiłem. Tutaj trzeba, ale to wiecie, jak zdobędę sobie fanów, to jest ok. Znaczy, to jest chyba zrobione, bo te wyścigi, które, o, na przykład tutaj mamy coś, no to tu jest taka duża ikonka, to znaczy, że tutaj trzeba sobie przejechać, żeby zdobyć więcej fanów. Jeszcze takich wyścigów jest tutaj sporo, które możemy sobie jeździć. Tutaj mam kogoś kolejnego do mojej ekipy, jakąś sugestię. Jest sporo różnych pokazówek, takich znaków zapytania, jakaś nieodkryta trasa, także to będzie trzeba sobie porobić. Tutaj widzę, że mam kogoś do ogrania. Ostatnio kupiłem sobie Kobrę 527. Kobrę. Nie, korbę powiedziałem, to dobrze. Korbę. Dobra, kupiłem korbę. Będzie dzisiaj kobra. Kurde. Mini mi się kobra z kobrą. Dobrze. Podczas nagrywania naprawdę dziwne rzeczy się dzieją z językiem. Polecam Wam właśnie próbować rozmawiać z kimś, jednocześnie jeździć na naprawdę wysokich obrotach i starać się jechać dobrze.
jednocześnie myśleć o wielu, wielu rzeczach. Ja na przykład teraz myślę o tym, co nagrywam, czy wam będzie się to podobać, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Masę różnych rzeczy, jednocześnie o tym, co do was mówię. A dzisiaj chciałem podjąć bardzo fajny temat, bo ponieważ lubimy singla, także poruszymy jakiś ciekawy. Byłem niedawno miałem być w Poznaniu, teraz były fajne targi poznańskie, gdzie były wystawione samochody klasyczne, takie już zajebiste. W poprzednim odcinku z singla mówiłem o tym, że bardzo podobały mi się samochody klasyczne, ale niestety nie mogłem być na tym poznańskim wydarzeniu. Teraz mam trochę inne wydatki, chociaż myślę, że takie wydarzenia są bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza dla kogoś, kto interesuje się samochodami, ale ważne też dlatego, że się przebywa wśród ludzi innych, no nie, i się poznaje nowe osoby. Tak więc, no trochę żałuję, ale z drugiej strony też zbieram sobie teraz na nowy komputer, żeby móc lepiej nagrywać, bo widzicie, że nagrane gameplay na przykład z konsoli są nieskazitelne, tak? Tu nie ma mowy o żadnej przycince, obraz jest idealnie płynny, dlatego że oddzielny sprzęt renderuje grę i oddzielny sprzęt renderuje teraz nagrywany obraz, tak? Łącznie z kamerką, z głosem, ze wszystkim. Tak więc nie ma tutaj mowy o żadnej zacince czy czymkolwiek. To wygląda też na YouTubie bardzo, bardzo płynnie, no nie? Dlatego właśnie chciałbym mieć oddzielny komputer do nagrywania, do streamowania i oddzielny komputer, który mam teraz, będzie do grania. Znaczy ten nowy to chyba będzie do grania, bo już sobie złożyłem taką konfigurację, która jest dosyć mocna, mocniejsza od tego peceta. No i też będzie to ten pecet do renderowania. Ale chciałem powiedzieć o... dwa pecety będą do renderowania, chyba będę na obu grał naraz. Na jednym z Forza, na drugim z Farminga. Więc byłem ostatnio na evencie, który... mogliście zobaczyć sobie taki filmik na moim YouTubie w piątek, udostępniłem. W piątek to było 4 listopada. Gdzie pokazywałem takie fajne rajdówki, rajdy przełajowe, długodystansowe, takie coś jak Dakar, i to naprawdę robi niezłe wrażenie. Zobaczymy sobie tutaj jeszcze ulepszenie, opony dam gorsze, zobaczymy jak Ford będzie się spisywał. Myślę, że on trochę się dusi od tych lepszych opon. Mamy, o i możemy trochę do mocy tutaj wsadzić coś więcej. No i to było fajne, naprawdę, bo nigdy nie miałem styczności z takimi rajdówkami, nie widziałem jak to wygląda. Wiem, że rajdówki już same w sobie są mocno ulepszone, są to zmodyfikowane samochody na maksa, wręcz auta, które naprawdę mają, nie wiem jak wam to powiedzieć, nic tam z tego auta nie zostało. Zrobili je tak, żeby było jak najlżejsze, żeby wszystkie niepotrzebne rzeczy wywalić i zrobić z tego wozu coś niesamowitego. No i było tam dużo takich różnych furek i wiecie co, ja o tym nie mówiłem na tym odcinku, ale jest taka zależność na przykład wśród tych kierowców, że samochód gra tam raczej większą rolę niż nawet sam kierowca. Mówią, że 60-70% to jest samochód, a kierowca to jest jakieś 30%, bo kierowca nawet jak jest bardzo, bardzo dobry, radzi sobie świetnie z samochodem, to i tak jak ma się gorszy samochód od rywala, to się przegra. I oni bardzo na to zwracali uwagę, że niekiedy nawet jakiś tam naprawdę fajnie zrobiony samochód, ale jednak troszeczkę mocy mniej ma, albo jakieś gorsze części, gorsze zawieszenie, no bo powiedzmy, że budżetu nie starczyło, no to już to widać na wyścigu, który tam później kierowca będzie górował podczas jazdy. No, więc jeszcze weźmiemy sobie coś tutaj, zrobimy. Więc to nie jest tylko tak, że kierowca umiejętności, ale też auto. To jest bardzo ważne. Dlatego bardzo dużo uwagi przykłada się tam do budowania aut. I na przykład był taki zespół, który miał jeden z najlepszych samochodów w Europie. Był to samochód pretuningowany, nie robiony przez ten zespół akurat.
I ja właściwie nie wiedziałem, o którego dokładnie chodzi, bo oni, wiecie, już go widzą z daleka, jedzie. O Jezu, to ten skurczysyn, on jest najlepszy, nie? Bo ma jakieś tam bardzo fajne rozwiązanie w zawieszeniu. Nawet nie będę wam mówił, co to tam dokładnie było. Myślę, że osoby, które interesują się tego typu rajdami i są na bieżąco w temacie, mogłyby się wypowiedzieć w komentarzach. A jeśli interesują się rajdami typu Baja... Tutaj skrzynię biegów możemy ustawić lepiej. A też ja miałem zawsze takie wrażenie, że im lepszy kierowca, tym lepiej. A tu się okazuje, że no to nie tylko kierowca. Kierowca stoi sobie później na podium i wiecie, on trzyma ten puchar, a tak naprawdę wygrywa cały zespół. Bo cały zespół dba o samochód, cały zespół szykuje się do danej trasy, zaznacza drogę, tak, gdzie trzeba jechać. No po prostu wszystko robi cały zespół, a nie tylko jeden kierowca. Kierowca z pilotem jedzie w samochodzie, ale cały zespół czuwa cały czas nad tym, co się dzieje z samochodem. Ktoś musi przygotować ten samochód. To jest poważna sprawa. Przeważnie jest tak, że jest jedna osoba, ktoś jest bogaty i mówi: kurczę, chce się ścigać, tworzy zespół i sobie jeździ. A, tu i tak musimy jeździć Mercedesem. No dobra. A właśnie. A to zaraz coś sprawdzimy, tylko przejedziemy się. I to robiło na mnie wrażenie, że oni wszyscy ze sobą tak współpracują, że mieli swojego kucharza, mieli laskę, która chyba miała wyglądać. Nie, ona załatwiała akurat zakwaterowanie, hotele, takie rzeczy. Był ziomek od mediów, był ziomek taki zarządca, mówił, co mamy teraz robić. Był sztab mechaników. Był bardzo fajny humor, tak? Wszyscy do siebie na luzie podchodzili, ale jednak okej, ty teraz rób to, on to robił i jakieś tam żarty. Nie było tam jakiejś takiej spiny, chociaż pewnie jak już był ten rzeczywisty start, no to pewnie wtedy emocje mogły brać górę, no bo to wiadomo, że się też ścigają o drugie miejsce w tamtym wypadku. Pokazywałem wam w którymś momencie tego filmu takiego Hammera. To był aktualny mistrz Polski i chyba Europy w rajdach Baja przełajowych. Dużo ogólnie osób i w ogóle zespołów nie startowało w tych rajdach. Ze względu na to, że to były ostatnie w tym sezonie. I już ten właśnie Hammer był takim górującym, on już miał zakwaterowane czy zarezerwowaną wygraną. Więc cokolwiek by oni nie zrobili, to i tak by on wygrał. Nie ma opcji, nie? Tak więc nie przyjeżdżali niektórzy, bo tam, wiecie, mogliby ewentualnie samochód rozwalić czy coś, a tak to oszczędzili może zepsutych części. Widzieliście też, że były takie wypadki na tym nagraniu, że jeden tam wleciał w rów, drugi wleciał w rów. Pewnie coś tam wcześniej jeszcze się działo. Najlepiej wyglądała ta cała ciężarówka, klasa T4, Jezus, potężna sprawa. Nie pokazałem tego, ale już na tym lotnisku wcześniej ta ciężarówka naprawdę nieźle przyspieszała. Tego nie pokazałem, bo nie zdążyłem wyciągnąć aparatu w odpowiedniej chwili, jak ciężarówka koło mnie przejeżdżała. Jezu, wiecie jak to wygląda, jak taki wielki, wielki moloch jedzie z bardzo dużą prędkością, bardzo szybko przyspiesza? Niesamowita rzecz. Tak, w Polsce jest ogólnie bardzo dużo eventów motoryzacyjnych, wbrew pozorom. Często mnie się pytacie: Lucek, skąd ty znajdujesz takie rzeczy? Gdzie ty to masz? Jakieś rajdy, jakieś wyścigi MTB, jakieś maratony? Gdzie ty to znajdujesz? No kuźwa, w internecie. Wpisuję w Google. Możecie sobie wpisać na przykład w Google plan jakieś, nie wiem, wyścigi, tak? Samochodowe. Plan roczny na maratony MTB. Plan roczny maratony jakieś tam szosowe. I wam zaraz wszystko wyskoczy. Pewnie na jakiejś stronce ktoś już dał tabelkę, kiedy są jakie zawody, jakie eventy i wystarczy to sobie poczytać. Zaplanować sobie, że okej, pojadę teraz do Warszawy albo do Wrocławia na to i na to i to jest dużo, dużo, dużo fajniejsze niż na przykład meetingi z youtuberami. Boże, ej, wiecie co, ja już mam dosyć tych meetingów. Byłem ostatnio i... Ja już mówiłem o tym, jak nagrywałem z Wujkiem Bokunem u niego na kanale, jest tylko ten materiał, ale wiecie co, ja nie czuję się tam dobrze.
Nie dlatego, wiecie, dużo osób mnie spotyka, chcą coś ode mnie, coś mojego takiego, więc mogę im zostawić tylko podpis. Ale ja ogólnie jestem strasznie przeciwko temu, żeby się afiszować tak, żeby dawać swoje autografy czy coś w tym rodzaju. Ale z drugiej strony też nie jestem w stanie ze wszystkimi porozmawiać, nie? To jest taka wtedy masówka, że się obsługuje te dzieci, no bo to są dzieci głównie. Wy jesteście dziećmi w dużej części na moim kanale, więc przychodzi taka grupka i ja dookoła muszę być dla wszystkich wtedy, no nie? Nie mogę jakby z jednym porozmawiać, powiedzieć, o co tam u ciebie, a skąd przyjechałeś, coś tam, chociaż próbowałem, tak? No ale to jest ciężka sprawa, no. I chcąc coś dać od siebie, no to mogę dać tylko ten podpis, ten autograf, dlatego one są takie popularne. Zdobyć czyjś autograf będziesz fajny, no. Ja od dziecka, kiedyś może się nie interesowałem takimi rzeczami, ale jak byłem mały, to patrzyłem na różne koncerty rockowe na przykład i patrzyłem sobie tych rockowców, tych wszystkich ludzi na... właśnie tego chciałem kupić, wynuję, fajnie. Patrzyłem na tych wszystkich ludzi, którzy otaczają tą scenę i wiecie, krzyczą tam, cieszą się i tak dalej, i tak dalej. I myślałem, co oni w tym kolesiu widzą, jak on tak może, no nie? I zobaczcie, jak się los odwrócił. Teraz ja jestem na podobnej sytuacji, może nie mam takiego dużego zasięgu, takiej widowni wielkiej, ale... Dobra. Może nie mam takiego zasięgu, ale jednak... Ale jednak namiastkę tego mogę odczuć na swojej skórze. O! Mercedes mnie tutaj rozwalnia. Tak więc nie wiem, czy ja się będę pojawiał na takich meetingach. Być może jeszcze opowiem to oddzielnie we vlogu, bo tak, wiecie, odcinki z Forzy nie każdy ogląda. Nie wiem, może gdzieś tam się pojawię, wiecie, ale czuję się zawsze... Albo jeśli już, to jakiś swój meeting stworzę, żeby przyjechały te osoby, które naprawdę chcą się ze mną spotkać. Ale taka masówka to mnie nie interesuje. Nie wiem, jakoś się czuję wtedy wykorzystany przez te marki, które się tam gdzieś reklamują, jako taka twarz, na której ktoś wypisuje swoją reklamę i okej, zarabiaj na mnie, dla mnie, tylko i wyłącznie. Nie podoba mi się to. Okej, można się gdzieś spotkać, ale no taka masówka ten chyba nie jest dla mnie. Tak więc myślę, że te meetingi troszeczkę pójdą w niepamięć, jeśli chodzi o mnie. I w ogóle to tak trochę teraz traci na popularności. Znaczy ludzi było dużo, no nie? Na tym wrocławskim teraz meetupie było dużo osób. Na gdańskim meetupie było mniej, bo to był początek wakacji. Zresztą tam dookoła no jest jednak mniej osób, bo mamy to morze, no nie? Więc tylko osoby ewentualnie z najbliższej okolicy im się opłacało przyjechać, powiedzmy. Będę Centenario jechał. Jeszcze nie jeździłem tym samochodem. Tak, o reszty w morgu. Okay. O Jezus, o, to super wygląda. Sorry, muszę na chwilę przerwać swoje rozważania, bo muszę popatrzeć, co tu się dzieje. Znaczy patrzę cały czas, ale jeżdżę tak podświadomie trochę, opowiadając wam. Jezu, jak ten samochód się świetnie prowadzi. Ale przez to, że ten samolot lata, to ja nie słyszę silnika. Ciężko mi zmieniać biegi. Ale kurczę się, jaki przyczepny skubaniec. No nie bez powodu jest samochodem okładkowym. Musi być świetny, ale jak się prowadzi, Jezus. Pięknie, dodaję gaz na wyjściu z zakrętu. Mam wyłączoną kontrolę trakcji i samochód się po prostu świetnie zachowuje. No nie. No napęd na cztery koła, ja bym musiał poczytać sobie o tym Centenario, jakie mamy tutaj parametry samochodu. No to co on tutaj robi na tych zakrętach, to jest świetna sprawa. Nawet jak mam czerwone strzałki, woo!
Co? Już myślałem, że pode mną podleci. Nie rozbił się skubaniec? Jakby twórcy Forzy robili jakieś wyścigi samolotowe, to chyba byłyby to najlepsze wyścigi w historii, co? Wow! Nie, wiecie co jest fajne w Fordzie? Że tu jest dużo różnych samochodów, nie tylko tych najlepszych na świecie, najszybszych, ale też takie, które znamy, które mamy my, nie? Które, jakieś tam Audi RS4, no wiadomo, że może tam nie wszyscy mają RS4, ale mamy akurat Audi B na przykład 4. I B4? Dobrze powiedziałem? Audi A4 chyba jest, nie B4. Nie pamiętam jak w tych Audisach tam, A4, no. Jaka kartka papieru, tak. No to o... Ktoś sobie weźmie tą Audi i już pomyśli sobie, o, to mój samochód, pojeżdżę nim, pościgam się. Gdzie ten samolot? I to jest właśnie fajne w tej grze, nie? Że możemy mieć nie tylko te najszybsze, najlepsze na świecie fury, ale też takie całkiem standardowe i zrobić je na koksa, pościgać się w wyścigach online i wygrywać. I to jest super. Okej. Załatwione? No, powiem wam, że samochodzik niezłe wrażenie na mnie zrobił. I mimo to, że jest to taki samochód okładkowy tej gry, to bardzo rzadko spotykam go w multiku. Praktycznie wcale. Jest rzadki, mega rzadki. Raz chyba spotkałem. Tylko jak się tam jakiś Rusek ścigał, nic poza tym. Sorry to interrupt, but this legion of adoring fans and I would like to talk about expanding one of our festival sites. Okej. Czyli co, który sobie rozszerzymy? Może ten. Pojedziemy sobie tam. Ale co, ja wygrałem to? Nie, myślałem, że już wygrałem to Lambo, a tu widzę, że nie. Chciałbym przetestować sobie mojego Forda GT, więc pozwólcie, że sobie go sprowadzę. Szybko. Ford GT. Jest. No już dosyć stary samochód, widzicie, że na liście był któryś tam z kolei, z tych, które mam. Mam tego najnowszego Forda GT. Nim jeździłem i jakoś ciężko mi było go dostosować. A podoba mi się ten nowy Ford GT. Ten stary mi się też bardzo podoba. Także w sumie nie wiem, czy nawet nie bardziej. Lubię go. Wow! Tak wygląda w środku. Wow! No i jak się nim teraz jeździ? Muszę mieć tą kamerę z tyłu, żeby mniej więcej wyczuć. Wow! O cholera. No, próbujmy. Więc tak, teoretycznie nie powinienem tutaj mocno palić kapcia na starcie, dlatego że mamy ten silnik umiejscowiony centralnie. Masa samochodu powinna być fajnie rozłożona na cztery koła. I powinien świetnie się prowadzić. Opony mam teraz trochę gorsze niż poprzednio. Przy wyższych prędkościach widzę, że jest w porządku. Mamy trochę więcej mocy, mniejszą chyba nawet wagę. Tutaj bardzo słabo podszedłem do zakrętu. Ale dziwna sprawa. Aha, bo mi się GPS wyłączył i dlatego nie wiedziałem, ile ja mam tutaj jechać, z jaką prędkością, czy jadę za szybko, czy za wolno. Właśnie, musimy zobaczyć, jak tu start wygląda teraz. Wow, bardzo fajnie. Na pełnym gazie ruszyłem, na pełnych obrotach. I samochód bardzo, bardzo szybko złapał trakcję. Jak tylko wrzuciłem dwójkę, to już na dwójce nie buksował kołami, a jest to klasa S1. No, mówię wam, najlepiej to sprawdzić zawsze na multiku, jak się samochód spisuje, bo tutaj, tak jak ja sobie jeżdżę, to no, ciężko to rozkminić. Albo na jakimś wyścigu, nawet na singlu, to widać wtedy. Tak więc, no, te meetupy wszystkie, to raczej nie jest dla mnie. Ja tam nie mam jakichś przeciwwskazań, żeby się z ludźmi, czy tam młodymi osobami spotykać. Tylko no... Nie czuję się tam za dobrze, no. Jakoś tak.
pewnie może się uda coś swojego organizować, tylko to nie jest taka też łatwa sprawa. Jeśli ja już bym ogłosił gdzieś to na YouTubie, że chcę się tam z paroma osobami spotkać, no to byłby to problem pod względem nawet finansowym, organizacyjnym. Musiałbym z jakąś firmą, z jakimś klubem, czy z jakimś innym miejscem to organizować. A wiecie, mam paru znajomych, którzy organizują różne eventy i oni by ewentualnie mogli by mi pomóc. Wtedy bym zorganizował coś w okolicach Szczecina, na przykład wybralibyśmy się na tor gokardowy, tam jest kryty, jest otwarty w Szczecinie i tam by można było sobie poszaleć. Jeśli ktoś by tam miał poniżej 18 lat, to by musiał przyjść z opiekunem. No wiecie, wszystko da się zrobić, nie? No i ponieważ są to pieniądze, bo trzeba, jak jest trochę więcej osób, to trzeba opłacić i policję, i jakiegoś policjanta trzeba opłacić, trzeba opłacić jakiegoś medyka, ratownika, no różne się sytuacje dzieją, więc wiecie, no to już jest coś na większą skalę. To nie wiem, ile by tam osób przyszło, jakby przyszło tak do 30, do 50, to też trzeba się rozeznać w temacie, jakie są tam przedziały osobowe, ile może być maksymalnie osób na takim wydarzeniu, gdzie żeby nie miał żadnych kosztów, nie? To wtedy wiecie, no za darmochę, ale tak to byśmy musieli się złożyć na to wszystko, bo to są już pieniądze. Też w zależności od tego, na jaki czas byśmy się spotykali. Wiecie, to jest na razie tylko moja projekcja, ja wam nic nie obiecuję, że będą takie spotkania na 100%, ale jak coś będzie, to na pewno dam znać, nie? No, także fajnie. A na tor gokardowy to sam się zamierzam wybrać w niedługim czasie, zobaczyć jak to jest. Jeszcze na tor wyścigowy właśnie w Poznaniu mam się zamiar też umówić, ale to jeszcze nie teraz. Na tor poznański to wiecie, dopiero na kwiecień, kiedy zaczyna się ten sezon. I wtedy się przejechać, zobaczyć jak to jest jeździć takim samochodem sportowym, bo tak tutaj w Fordzie sobie jeździmy, ale jakie to ma odniesienie do rzeczywistości? No właśnie, chciałbym wam o tym opowiedzieć. I dlatego będzie trzeba się wybrać. Okej, więc mam znowu mało kasy, jak przychodzi do kupowania czegoś. I Pagani Wire już mam. Nobla M600 nie mam. Nie mam Veneno. Mam tą Ferrari, LaFerrari, ale miałem ją też w Fordzie 2. Bugattiego Veyrona Supersport mam. I chciałbym sobie kupić Hennessey'a Venoma GT. Dlatego, że teraz jest na wyprzedaży. Nie muszę oczywiście go kupować, ale kupię. Bo teraz będę miał taniej po prostu. Będę mógł się nim ścigać na multiku. Nie wiem w jakim kolorze, wezmę ten matowy czarny. A jest niewiele tańszy tak naprawdę. Powinni mi spuścić cenę do 200 tysięcy, a nie do 1 080 000. Trochę tak mało za tą promocję. Ale okej, okay, dobra, już niech będzie. Przejedziemy się nim, ja już nim jechałem, ale tylko przez kilka sekund, dlatego że trzeba było nim pokonać próg prędkości 410 km na godzinę na lotnisku. Zobaczmy, co my tutaj mamy. A co to jest? No, jest to zbudowany samochód na bazie Lotusa. Lotusa Elisa. Jest to taki rozbudowany Lotus Elis z potężnym wariatem pod maską, której nie można otworzyć. Ma powyżej nawet chyba 1000 koni mechanicznych, jest mega lekki i mówi się, że to jest taki przeciwnik, że to był taki przeciwnik Bugatti Veyrona, jeśli chodzi o prędkość maksymalną. Nie widzi mi się to. Zwłaszcza, że mamy tutaj napęd tylko na tył, teoretycznie prędkość maksymalna powinna być większa, ale trakcja jest gorsza. Bugatti Veyron jest jednak bardziej zaawansowanym samochodem niż to, pod wieloma względami. Zobaczmy, nic tutaj specjalnego nie ma. Widzimy, że prędkość maksymalna w tym aucie to jest aż 10. Możemy zainstalować spoiler. Czy możemy zrobić jakiegoś swapa? Jestem ciekawy. Nie, możemy tego dać napęd na 4 koła. Patrzcie, o ile prędkość maksymalna spadła. Ojej. Myślę, że moglibyśmy... O, tutaj nie możemy w ogóle mocy ulepszyć, ale mogę chyba dać lepsze opony. No i polepszy nam się troszeczkę trakcja. Chyba tylko to możemy w tym samochodzie polepszyć. Przyspieszenie się pogarsza, jak to zainstaluję. Możemy zmienić felgi.
I zaraz się nim przejedziemy. O, te pierwsze były fajne. Podobają mi się. Czy możemy jeszcze zwiększyć rozmiar felg? O Jezu, możemy. Ale takie są spoko. No i co? Hamulce, zawieszenie. Offroadowe możemy sobie dać. Stabilizatory z regulacją. I coś jeszcze chyba możemy odciążyć. Zaraz to badamy. Tak, jeszcze coś tam możemy odciążyć. Możemy skrzynię biegów polepszyć nawet. O kurde. Tak, inny wał napędowy z włókna. No i tyle. Więcej tu modyfikacji nie ma. Ewentualnie jeszcze spoiler możemy sobie wymienić, ale ten odsuwany jest bardzo fajny. Podoba mi się, niech będzie. To jest w tym Hennessey'u fajne. Zobaczcie, bardzo mało modyfikacji możemy tu zainstalować. 970 punktów w klasie S2. Powiem wam, że w klasie S2 tak naprawdę to... No nie wiem. Mało się ścigam. Ja głównie jeżdżę na multiku, jak już to jest klasa S1, klasa A, klasa C, klasa B. I tymi się ludzie tam ścigają. Najczęściej to chyba klasa A i klasa S1. A klasa S2, ja mam wiele fajnych furek w klasie S2, ale no nie ścigałem się tym. Boże, ile tego jest? Jest tego za dużo. Zobaczcie, ile tych rzeczy tutaj jest. Pokazówka jakaś tutaj, tego śmego. No i pada deszcz niestety. Zobaczmy, jak to jest tu ustawione. Czemu zniknęły mi kluby i to wszystko? Nie wiem, może nie mam połączenia teraz z serwerami. A, widzę, że ustawienie jest tutaj już dobre. Prawie 500 km na godzinę możemy tym jechać. Trzeba to oczywiście sprawdzić. Bardzo fajne ustawienie resorów. Podoba mi się. Opony, dyferencjał. O, ciekawe. No to fajnie. Teoretycznie jest bardzo ciekawie zrobiony. Już tak standardowo. Pada deszcz, więc nie będę mógł przetestować jego prawdziwych możliwości. Mam wyłączoną kontrolę trakcji, ale ponieważ nie gram teraz na trybie symulacyjnym, to gra mi trochę pomaga mimo wszystko z tym startem. Wow! Na deszczu taka trakcja? Wow! To mi się podobało, chociaż widzę, że dopiero na czwórce przestaje rzucać duperą. Wow! 300. No 360 bez problemu osiągnął, chociaż start był okropny. Wow, rzuca strasznie. Pada deszcz, ciekawe jakby bez deszczu się zachowywał, czy lepiej, czy gorzej. Tutaj pewnie znowu jakiś radar będzie, tak, strefa prędkości. Jezu, tym samochodem tylko na czwórce da się jechać. No, nowy rekord życiowy. Ile gwiazdek? Dwie tylko. To lipa. Tu będzie chyba radar. Tak, ile będziemy mieli tutaj gwiazdek? Uwaga. Raz, dwa, trzy. No to ładnie, chociaż tyle. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Zdobyłem sobie dzisiaj Hennessey'a Venoma. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli macie jakieś pytania do mnie odnośnie motoryzacji i moich jakichś przeżyć związanych z tym, to oczywiście też piszcie w komentarzach. A jeśli macie jakieś swoje, które mógłbym też rozwinąć tutaj na filmiku następnym z singla, to też dajcie znać w komentarzach. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa, pa.